Jesteśmy dzisiaj na specjalnym wydarzeniu, ma zawsze pełne nadziei. Ze mną jest kierownik warszawskiego punktu Fundacji Szansa Jesteśmy razem, pan Dariusz Lindes, którym będę miała przyjemność przeprowadzić wywiad. Darku, proszę powiedz nam, jakie są obecnie projekty realizowane w fundacji szansa jesteśmy razem? Dzień dobry. Tych projektów jest całkiem sporo, na co dzień. Może tak powiem ogólnie na początek, czym się zajmujemy, więc na co dzień zajmujemy się aktywizacją społeczno-zawodową. Jak ktoś mnie pyta, tak właśnie, co mam, jak mam to powiedzieć w jednym zdaniu, to tak skracam do, do takiego sformułowania. A jeśli chodzi o projekty, oczywiście prowadzimy, tak jak każdy oddział w Polsce fundacyjny, tych lotunkt, w którym realizujemy takie wsparcie adekwatne do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Są to różnego rodzaju kursy, obsługi sprzętu specjalistycznego. Komputerów, chociaż komputerów tak naprawdę coraz rzadziej, myślę, że częściej smartfonów, urządzeń codziennego użytku. Mamy też projekty typowo aktywizujące zawodowo, więc tutaj robimy szkolenia podnoszące kompetencje, kwalifikacje zawodowe. No i oczywiście szukamy też zatrudnienia dla uczestników tego rodzaju projektów. No i ro oczywiście robimy też takie rzeczy niezwiązane z projektami, takie bardziej eventowe. Więc różnego rodzaju aktywności, których pokazujemy, może nie tyle siebie, ale pokazujemy świat dźwięku i dotyku, czyli to, jak na co dzień funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące. Ostatnio byliśmy na przykład na pikniku przed meczem polskiej reprezentacji i tam przewinęło się myślę, że kilka setek ludzi, którym pokazywaliśmy właśnie z jakimi trudnościami na co dzień borykają się niewidomi. Bardzo ciekawa inicjatywa, czyli oznacza to, że pracujecie na co dzień z osobami z niepełnosprawnością, ale wasza działalność jest również skierowana do osób w pełni sprawnych, którym pokazujecie środowisko osób np. niewidomych. Fajnie, a powiedz nam właśnie, z jakimi potrzebami najczęściej odwiedzają was beneficjenci, w czym najczęściej im pomagacie. To tak jak już troszkę wspomniałem, bardzo często y, przychodzą do nas y, ludzie, a w zasadzie to są już nasi znajomi, bo myślę, że jakby odwiedzają nas dosyć często i mogę tak powiedzieć. I są to tematy związane z szkoleniami, z obsługi smartfonów, telefonów, tabletów, troszeczkę komputerów. E, następna, następna taka działalność to są e, jest pomoc na przykład w załatwianiu jakichś spraw urzędowych, czyli złożenie jakiegoś wniosku elektronicznego, ale też... I taka pomoc w codziennym życiu, czyli jakby taki, taka działalność asystenta. Więc tego rodzaju mamy wsparcie. Myślę, że o czymś na pewno zapomniałem co jeszcze robimy, ale pewnie zaraz, zaraz o tym wspomnimy również. Bardzo dziękuję. Natomiast chciałam jeszcze podpytać ogólnie o dostępność, ponieważ zarówno ja, jak i ty jesteśmy osobami z niepełnosprawnością. Mieszkamy na co dzień w Warszawie, ale zdarza się, że też podróżujemy po całej Polsce. Co sądzisz o poziomie dostępności um, architektonicznej właśnie w Warszawie czy też w, w Polsce? Z mojej perspektywy sytuacja jest taka, że nie jest jednolita. Na pewno jest tendencja jest dobra i jakby ta dostępność coraz szerzej jest propagowana i, i my też nad tym pracujemy, żeby osoby właśnie, które na co dzień nie stykają się z, z niepełnosprawnością, w takim sensie, że nie, nie współpracują z osobami z niepełnosprawnością, żeby rozumiały pod, specjalne potrzeby osób, które no mają troszkę więcej trudności w codziennym życiu, czy w poruszaniu się, czy też po prostu nie, no są niewidome, niedowidzące. Więc z tą dostępnością jest tak, że ona w niektórych miejscach jest zupełnie fajna, w niektórych jest całkowicie beznadziejna. Ale jakby sytuacja moim zdaniem jest coraz lepsza, idzie w dobrym kierunku. I mam nadzieję, że doczekamy już niedługo takich czasów, że będziemy mogli powiedzieć, że jest całkiem dobrze. A czy myślisz, że pod kątem dostępności architektonicznej powinny rozwijać się jedynie instytucje publiczne, czy też prywatne podmioty? Pamiętajcie, że niewidomy klient to też jest klient, więc dlaczego tylko instytucje publiczne miałyby o to dbać, kiedy to powinna być taka kwestia uniwersalna dla wszystkich? Bo zobaczcie, jeżeli wybudujemy podjazd dla wózków, to z tego podjazdu skorzysta i matka z dzieckiem, która pcha sobie wózek i człowiek, który na co dzień porusza się na wózku. Jeżeli zrobimy drogę, chodnik bez barier, no to na tym chodniku będzie się łatwiej poruszało i niewidomemu, no ale też i jak sobie idziemy wieczorem całą grupą, też jest fajnie, kiedy nie ma na środku drogi, hulajnogi, śmietnika, jakiejś tam innej przeszkody, bo ktoś sobie akurat tak wymyślił, że tu postawi kwietnik. Na środku, bo tak będzie łatwiej. I też, jeżeli mamy do wyboru, na przykład, nie wiem, sklep, który jest dostępny, fajny, przyjazny, e, pracują tam fajni ludzie, no to oczywiście, że wybierzemy taki sklep, a nie taki, do którego nie można się dostać. E, gdzieś tam są niepoznakowywane, ciemne schody i, i jakby same bariery, żeby, żeby tam dojść, dojechać e, i, i coś kupić. Więc, jakby odpowiedź jest jednoznaczna: e, dostępne miejsca to nie tylko powinny być miejsca a użyteczności publicznej, takiej państwowej. I tak dalej. Ponieważ dzisiaj jesteśmy na specjalnym wydarzeniu organizowanym przez Wasz punkt, ma zawsze pełne nadziei, to opowiedz nam, może, co dzisiaj możemy zobaczyć na tym wydarzeniu? Wydarzenie już jakiś czas trwa, już za nami jest ta część merytoryczna, wykładowa. Oczywiście tutaj były poruszane istotne kwestie. Też również związane z dostępnością, sportem, z działalnością fundacji, tym, co jakby przewidują dla nas władze. A teraz jest taka część piknikowa. Nie wiem, pewnie słychać tutaj taką grzechoczącą piłkę. Więc u nas zaraz tutaj obok jest pokaz blind tenisa. Mamy też takie miejsce warsztatowe, takie warsztaty zresztą też robimy u nas w oddziale. Fundacji. Tym razem te warsztaty są dedykowane osobom właśnie niewidomym, niedowidzącym. No i słuchajcie, tam właśnie niewidomi malują obrazy. Na, na, jakby w pierwszej chwili można by myśleć, że to, to tego się nie da zrobić, no ale właśnie, właśnie, że się da, tylko przy odrobinie wsparcia i, i trochę, jakby wykorzystaniu wyobraźni naprawdę fajne rzeczy potrafią robić niewidomi. Mamy też taki gabinet dźwięku i dotyku, i to jest miejsce, które myślę, że będzie bardziej ciekawe dla osób towarzyszących. Dla ludzi, którzy na co dzień dobrze widzą, nie mają niepełnosprawności, a tam będą mogli w takich warunkach właśnie bez światła zobaczyć, jak na co dzień funkcjonują osoby niewidome. A po więcej, to zapraszam następnym razem do odwiedzenia naszej konferencji. No, i do śledzenia tych informacji, które wrzucamy o naszej działalności na naszego facebooka i na naszą stronę internetową. Ja potwierdzam, byłam na kilku stanowiskach, o których Darek wspominał. Naprawdę są bardzo ciekawe, sensoryczne doświadczenia. Darku, bardzo Ci dziękuję za możliwość rozmowy i zapraszam w imieniu. Darka właśnie do śledzenia działań fundacji w mediach społecznościowych i dla osób, które są z Warszawy zapraszamy do Tyflopunktu. Może jeszcze nam powiedz, jakby, gdzie on się mieści? Więc tak, nasz oddział mieści się na ulicy Gałczyńskiego 7, ale to jest taki adres dla osób, które by podjeżdżały samochodem, dla osób, które poruszają się komunikacją miejską, to ważniejszym adresem będzie Nowy Świat 48, bo od tej strony, od Nowego Światu, można do nas wejść przez bramę. Przechodzicie przez bramę na drugą stronę, i zaraz po lewej stronie za bramą jest wejście do naszego budynku. Czy jest dostępny? Myślę, że tak, bo nie ma tam jakichś specjalnych barier. Jeśli chodzi o komunikację, no to tak naprawdę bardzo dużo autobusów jest, które podjeżdżają. Stacja Metra nieopodal, Metro Uniwersytet. Też profil na Facebooku, czy to będzie profil ogólny Fundacja Szansa dla Niewidomych, czy to będzie profil Gałczyńskiego 7, to jest taki nasz oddziałowy. Tam na pewno znajdziecie bieżące informacje o tym, co się właśnie u nas dzieje. No, oczywiście też strona internetowa. Zapraszam. No i dziękuję, że zaprosiliście mnie i że mogłem się podzielić swoją wiedzą z wami. My również dziękujemy i zapraszamy.